Cześć moi drodzy, dzisiaj mam dla was haul kosmetyczny. Nie będzie to za duży haul kosmetyczny, ale stwierdziłam, że coś dla was nagram. Jestem już właśnie na końcówce choroby, więc przepraszam was, jeżeli będę mówić troszeczkę inaczej przez mój zatkany nos oraz przez to, że mam zatkane ucho, ale to jeżeli nie oglądacie na snapie, to na pewno wiecie dlaczego. No dobra, przygotowałam sobie tutaj w tym pudełeczku kosmetyki, które właśnie kupiłam w ostatnim czasie. Nie będzie ich dużo, tak jak wspomniałam, ale mam nadzieję, że mimo to miło ze mną spędzicie ten czas. Zapraszam was do oglądania. I jeszcze na samym początku chciałabym wam tutaj wspomnieć o stronce internetowej, której dosyć często zdarza mi się teraz używać. I mam tutaj na myśli stare kody rabatowe, czyli nowe P-Kody. Strona P-Kody z rabatami, ze zniżkami, z kuponami, z różnymi promocjami. Jest to strona, która naprawdę nam się przydaje przy robieniu wszelakich zakupów. Wystarczy, że w wyszukiwarkę wpiszecie www.pkody.com, wyskoczy wam ta strona i tutaj w pole możecie wpisać dowolny sklep i wyskoczą wam wszystkie dostępne zniżki, jakie są właśnie w tym momencie na stronie. Ja sobie na przykład wpiszę Douglas. Ok. I tak jak możecie zauważyć, właśnie dostępny jest właśnie kod rabatowy minus 40 zł przy zakupach za minimum 310 zł, więc jest to naprawdę świetna sprawa, dużo pieniędzy można zaoszczędzić. Wystarczy, że klikniecie tutaj w prawy róg, odkryj kod i wyskakuje wam kod skopiuj. Wchodzicie na stronę Douglasa, wpisujecie przy zamówieniu ten kod i macie minus 40 zł. Fajnie? Tak, fajnie. Pewnie, że fajnie. Także serdecznie zachęcam was do skorzystania z tej strony. Mam nadzieję, że również nauczycie się korzystać z kodów rabatowych, tak jak ja się nauczyłam. Zostawię wam oczywiście linki w opisie, więc będziecie mogli sobie zajrzeć na tą stronę, zobaczyć jakie mają promocje, zniżki, kody i będziecie mogli sami ocenić, jak wam się ten portal podoba. Dobra, także przechodzimy do haulu. Zacznę może od pielęgnacji i pierwszym kosmetykiem będzie balsam do ciała z Dove Body Milk 250 ml do suchej skóry. I jest to, słuchajcie, balsam, który wyczaiłam od Jessy na wyjeździe na Kubie. Jest to balsam, którego używałam codziennie, pomimo to, że miałam swój balsam, to jednak kradłam jej balsam, bo tak bardzo mi się spodobał zapach i konsystencja. I postanowiłam sobie go zakupić od razu po powrocie do Polski. Również ten zapach kojarzy mi się z moją babcią, która już nie żyje, także no jest, wiecie, fajnie mieć takie zapachy i powracać do różnych wspomnień. Także jest to balsam naprawdę, który mogę wam serdecznie polecić ze względu na zapach, jak i na konsystencję oraz szybkość wchłaniania się. Drugim kosmetykiem do pielęgnacji, tym razem do pielęgnacji włosów, jest odżywka do włosów L'Oreal Elsev. Dwufazowy eliksir, jest to odżywka bez spłukiwania i o tych odżywkach wam już wspominałam kilka miesięcy temu. Nagrałam wam nawet o nich oddzielny filmik, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zostawię wam link w opisie. Jest to odżywka, która jest naprawdę moim wielkim ulubieńcem. Ona jest tutaj do włosów osłabionych, z tendencją do wypadania. Mi włosy nie wypadają, ale działa ona świetnie na moje włosy, także używam jej cały czas i jest to już moje drugie opakowanie, także serdecznie mogę wam ją polecić. Troszeczkę ten haul kosmetyczny zaczyna się robić w ulubieńców, co? No ale tak to jest, że ja już naprawdę często kupuję właśnie kosmetyki sprawdzone, nie bawię się w nic nowego, także również tym razem postawiłam na suchy szampon Batiste, jak zwykle o zapachu floral. Jest to mój ukochany szampon i naprawdę zawsze stawiam tylko na niego, ma piękny zapach. Oczywiście on jest z tym talkiem, także do ciemnych włosów się nie nadaje, chyba że wiecie, z daleka sobie pryśniecie i porządnie roztrzepiecie ten szampon, to jak najbardziej wam się sprawdzi. Także również jeżeli szukacie jakiegoś szamponu, to serdecznie mogę wam go polecić, bo jest to mój number one z suchych szamponów. Serio, ulubieńcy się zaczynają robić. To by było na tyle z pielęgnacji. Mówiłam, że ten filmik nie będzie długi. Przechodzę już do kolorówki i zacznę może od takiej mojej perełki nowej, a jest nią bronzer z Chanel. I jest to bronzer, który teraz katuje
dzień w dzień i możecie go na przykład teraz zauważyć na moich policzkach. Jest to taki bronzer dosyć jasny, a w sumie był to najciemniejszy i tak z całej tej gamy kolorów, także wydaje mi się, że są to bronzery typowo dla takich jasnych buziek, dla takich typowo jasnych karnacji. Dla blondynek idealne, także jeżeli szukacie świetnego bronzera, to jak najbardziej Wam mogę polecić. Oczywiście on jest z wyższej półki cenowej, dlatego też rozumiem, że nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić, ale jeżeli kogoś stać, to jak najbardziej mogę Wam go polecić. Również co mi się podoba w tych bronzerach, pudrach, różach Chanel, to oczywiście opakowanie, typowo takie klasyczne, eleganckie, z lusterkiem w środku, więc jest to bardzo wygodne do kosmetyczki, do torebki, jeżeli chcecie w ciągu dnia sobie poprawić makijaż, także jak najbardziej na tak. Używałam go chyba tydzień? Tak, chyba tydzień go dopiero używam, bo tak jak mówię, niedawno go kupiłam i również Wam polecam kupować takie kosmetyki na lotnisku, bo są zdecydowanie tańsze. Przejdę teraz już do siostrzanego kosmetyku, czyli do różu i jest to róż z Benefitu, który właśnie ostatnio dostałam od Benefitu i jest to, słuchajcie, przecudowny róż, ale wydaje mi się, że jednak bardziej na lato niż na tą porę roku, którą teraz mamy, chociaż i tak teraz aktualnie mam go na policzkach. Jest to róż w odcieniach brzoskwini, piękny róż właśnie opalizujący na kolor złota, także mogę troszeczkę powiedzieć, że w jakimś stopniu on jest podobny minimalnie do różu z Narsa, Nars Orgasm, także jeżeli szukacie coś podobnego, to jak najbardziej Benefit będzie dobrą opcją, a będzie mniej taki, wiecie, błyszczący. Oczywiście jak zawsze Benefit nie rozczarował mnie, jeżeli chodzi o pudełeczko tego różu. Piękna dziewczyna w okularach Kalifornia i również ten róż się nazywa Living the California Dream. Jest tutaj napisane również, że jest to Sunny Gold Pink Blush. Także jest to naprawdę typowo taki, wydaje mi się, wakacyjny róż. Przedostatnim już kosmetykiem z kolorówki będzie korektor Bourjois Healthy Mix w kolorku 51, czyli najjaśniejszy. Jest to korektor, którego ja używam od lat i jest to chyba taki mój pierwszy korektor, który zaczęłam używać. Pojemność tego korektora to 10 ml i powiem Wam, że ja jestem strasznym pochłaniaczem korektorów. Nie wiem dlaczego, ale korektor u mnie schodzi raz, dwa tygodnie i korektoru nie ma, także jest to słaba sprawa. Chyba po prostu za dużo, wiecie, nakładam tego na rękę, później nie wykorzystuję tej ilości i zmywam albo, wiecie, spłukuję. Także muszę się troszeczkę chyba ogarnąć z ilością używania tego produktu. Więc jeżeli szukacie jakiegoś fajnego korektora, takiego lekkiego, dobrze kryjącego, ale jednak nie robiącej, wiecie, takiej maski, skorupy, to jak najbardziej Wam mogę ten korektor polecić. I ostatnim już kosmetykiem z kolorówki jest pomadka Golden Rose, pomadka, którą ja po prostu uwielbiam i również zaraziłam nią moją domcię. Jest to pomadka, która troszeczkę przypomina mi Kylie, którą mam teraz na ustach, czyli ten kolor Coco. Może Wam zrobię porównanie. Zrobię Wam tutaj jak profesjonalistka. Mam nadzieję, że później tego nie wetrę w pościel i że będę pamiętała o tym, że zrobiłam sobie tutaj takiego swatcha. Także jak możecie zauważyć, te kolorki naprawdę są podobne, jedynie co ten tutaj Golden Rose jest bardziej różowy, a ten na dole Kylie, który mam właśnie na ustach, jest bardziej w takim naturalnym, w stronę naturalnego koloru, bardziej takiego beżowego. Także jest to niewielka różnica, ale jeżeli chcecie oczywiście nie wydać za dużo pieniędzy, a mieć podobny efekt, to jak najbardziej Wam polecam właśnie ten Golden Rose, bo kosztuje on, wydaje mi się, kilkanaście złotych, a jest naprawdę godne polecenia. Kochani, to był już mój cały haul kosmetyczny. Wiem, że nie był za długi, ale wiecie, takie szybciutkie filmiki też są potrzebne, żebyście chociaż mnie zobaczyli raz na jakiś czas na tym kanale. Nie no, żartuję. Teraz już wiecie, jak pewnie oglądacie, to już jestem wyleczona, także zasypię Was filmikami od nowa. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną czas i koniecznie zajrzyjcie do opisu, w którym zostawiłam Wam wszystkie linki. Także koniecznie zostawcie łapki w górę i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa!